Lucky razem z siostrą bawią się w chowanego. Zabawa jest niesamowita. Chowa się on za skrzynią. Po jakimś czasie odkrywają nowy świat, w którym żyją dinozaury i różne dziwne stworzenia. Jest tam naprawdę niebezpiecznie. Nie uwierzycie, co w ogóle siostrze zabrałem. Zobaczcie, lalkę jej zabrałem, a ona nawet się nie zorientowała, że jej tę ulubioną księżniczkę zabrałem. Chodźcie w ogóle, ja muszę coś porobić, straszliwie się nudzę. Ej, kurczę, idę zobaczyć, co w ogóle siostra robi. O, siostra koleżankę chyba zaprosiła. Ej, siostra, co ty tutaj robisz? Tak, o co ci chodzi? Ej, czemu weszłeś do mojego pokoju bez pytania? Nie widzisz, ja tutaj gram właśnie w Minecrafta sobie, razem z koleżanką sobie gramy. Siostra, kurczę, ja muszę coś porobić, nudzi mi się. Zobacz w ogóle, co mam. ta zabawka jest moja. Ej, dawaj to. Ej, to jest moja zabawka, tak nie można zabierać. Lucky, tak nie możesz. Goń mnie, siostra, zabawa w berka. Kto kogo złapie, ten... Ale berek jest głupi, nie lubię się bawić w berka. Tak? A w co lubisz się bawić? Jestem mistrzem w zabawie w chowanego. Ja też jestem, uwielbiam się bawić w chowanego. Dobra, oddaję ci tą laleczkę, słuchaj, już ci więcej ją nie zabiorę. A słuchajcie, jeśli wy lubicie zabawę w chowanego i chcecie, żebyśmy zagrali w chowanego z moją siostrą, to kliknijcie w tym momencie łapeczkę w górę. 6000 łapeczek w górę równa się kolejny odcinek. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji z dzwoneczkiem, z czerwonego przycisku na szary. A my z siostrą teraz się pobawimy w chowanego. No dobra, siostra, no to pa. Papier, kamień, nożyce. Ty kryjesz. O nie. No dobra, niech ci będzie, ale to razem z koleżanką będziemy liczyć, bo ty sobie nie myśl. My tutaj jesteśmy drużyną, bo wiesz, to jest konkurs. Dziewczyny kontra chłopaki. Dziewczyny kontra chłopaki, dziewczyny versus chłopaki. Dziewczyny są noob, a chłopaki są pro. Juhu. Aha, przekonamy się, to ja zaczynam liczyć. Chowaj dobra. Się lepiej. Ej, a ty się nie patrz, Mariolka, nie patrz się, bo tutaj ty kryjesz, a później razem będziecie kryli. Chodź. Co, może chcesz się poderwać jeszcze? Nie, dobra, odwracaj się do ściany i licz. Raz, dwa, trzy. Szybko, żeby zacząć. Dobra, nie patrzy, moja siostra nie patrzy. Gdzie mogę się schować? Pięć, tutaj jest za tą dużą plazmą? Sześć, nie mogę się schować, siedem, tutaj jest za dużą plazmą. Tu jest słaba miejscówka. Osiem, w kuchni? W kuchni nie. Dobra, w kuchni pięć, też nie. W swoim pokoju nie będzie podejrzane. O, w talecie się schowam. 11. Patrzcie, w ogóle zauważyłem ostatnio, mam fajną kryjówkę. Wchowam się teraz do skrzynki. Na pewno mnie nie zauważą. Uwaga, otwieram skrzynkę i... O, jestem już w skrzyni, zobaczcie jak... 16. Widzę tutaj 11, wszystko. Wow, ale super. 18, nie. 19, 20, już mi się znudziło to liczenie. Gdzie jesteś? Schowanie cię nie szukam. Gdzie jesteś, Lucky? Ha, ja cię znam, pewnie cię schowałeś w swoim pokoju? Nie wiem, może jesteś po prostu w skrzyni. Nie znajdzie mnie siostra, schowałem się w skrzyni. O, ja cię, nie ma go w skrzyni. Nie ma go, gdzie on się mógł schować? Nie wiem, może tutaj? Nie ma go pod stołem, nie ma go w szafce, no, nie ma go w tym pokoju. Patrzcie, jestem. A może w wazonie? Nie schował się tutaj, gdzie on się... Siostra mnie nie złapie. Pod stół? Nie. Siostra mnie nie złapie. O, kurczę, muszę być cicho, ale patrzcie, tam ślad został w lustrze. Nie? Może w kuchni? W kuchni, dobra, w kuchni mnie nie na ma. Na pewno w łazience się gdzieś schował. Jest tutaj, patrzcie. Wow. Tutaj nie, za toaletą. Kurczę. Kurczę, tutaj? Teraz orientuję się, ja cię nie widzi mnie. Nic. A, nie widzi mnie. Aż się pomoczyłam wodą. Kurczę, go tu też na pewno nie ma. To nie ma gdzie się schować, nie wiem. Nie ma żadnego kosza na sieci, nie ma. Do kuchni, tak? Słyszałam coś? Tak, to na pewno za szafą. Nie ma go za szafą. No nie wytrzyma normalnie za telewizorem. On się tam lubi zawsze chować za plazmą. Nie ma go pod kanapą. Nie mam pojęcia, gdzie pod stołem. Teraz zaraz pewnie powie, że przegrała. Dobra, wyskakuje ze skrzynki. Nie ma go, o co chodzi? Pewnie zaraz powie, że poddaje się Lucky. Może w lodówce? No,
Naki, tak naprawdę oszukujesz, pewnie nie macie tutaj w tym pokoju. Uciekłeś na dwór, to jest niemożliwe, żeby się tutaj tak schować. Siostra, siostra, nic. Jestem tutaj, ha. Siostra, przegrałaś zabawę schowanego. Jak ty to zrobiłeś? Powiedz, powiedz. Ale tego słaba dokonałeś? Jesteś, schowałem się w skrzyni. Tam w talecie jest skrzynia i wszedłem do skrzyni, ha. A ty mnie nie znalazłaś. Tak się nie robi. Kłamiesz, to na pewno nie było tak. Słuchaj, ale ja i tak jestem lepsza od ciebie we wszystkim. Tak? Tutaj to chodź na tak, dwór. Tak, jestem odważniejsza. Chodź ze mną, no dobra, na dwór. Chodź, jak idziemy, Mariola. Słuchajcie, moja siostra powiedziała, że jest lepsza we wszystkim. To teraz ją sprawdzimy, czy ona jest na tyle odważna, żeby coś zrobić szalonego. Słuchaj, no to jak jesteś taka cwana, mówisz, że jesteś lepsza, to weź zabierz ten helikopter z policyjnego dachu tam. No dobra, dobra, zrobię to. Ty sobie nie myśl, że ja sobie nie dam rady. Ale w sumie policja, posterunek, a tam jeszcze chodzi jakiś policjant. Nie wiem. Ja cię, siostra, ale ty się boisz, już pękasz, ha, siostra jest słaba. Nieprawda, ja się tutaj nie boję. Patrz, już tutaj otwieram szaban. Dobra, szybko tutaj wchodzę. Wchodzisz ze mną? Dobra, siostra, wchodzę z tobą. No oczywiście, że... O kurczę! No widzisz, Mariola się boi i została tam. Rozumiem. Dobra, niech siedzi tam. Słuchaj, ale jesteśmy teraz na terenie policji. Uważaj troszeczkę. No, właśnie tak trochę niebezpiecznie, no ale dobra. Czego się nie robi tutaj, żeby udowodnić, że jestem lepsza od ciebie? Ha, siostra, nigdy nie będziesz lepsza, ja jestem lepszy. Ha. Siostra jest słaba moja, na pewno nie zawinie tego helikoptera. Bądź cicho, bo na pewno tutaj policja jest. Dobra, nikogo nie widzę. Chyba damy radę. O, ja cię, widzisz tą koronę tam? Dobra, kolejny challenge ci daję. Jeśli chcesz udowodnić, że jesteś lepsza, musisz zawinąć jeszcze tą koronę stamtąd. Tak? To patrz. Dobra, nikogo tu nie ma, nie ma nawet kamer. Co to jest za posterunek policji? Tu nie ma kamer. Siostra, widzisz, korona jesteś moja. Ale ty jesteś będę odważna. W nich chodzić. A tam policja chodzi na dworze. Kurczę, siostra, musimy... Dobra, teraz musisz helikopter zawinąć. Jak to zrobisz, to normalnie wtedy mi naprawdę udowodnisz, że jesteś lepsza ode mnie. Kurczę, to mi dałeś trudne zadanie, no ale dobra, mam nadzieję, że nic się nikomu nie stanie. Chowanego, dobra, tutaj... chowanego wygrałem, czekaj, a ja tutaj mogę z tobą, widzisz, siostra, usiąść, weszłam, czy nie? Weszłam, no chyba nie, tutaj jest miejsce tylko dla jednej osoby. Ała, i co, mam teraz podlecieć do góry? Jedno serduszko mi zostało, siostra, ten helikopter mnie bije, no, masz dobra, podleć do góry, podleć do góry, no, dawaj. Dobra, to ty się odsuń, że nic ci nie zrobiło, powietrze tutaj. Dawaj siostra, zrób to tylko, żeby policjant cię z dołu nie zauważył. Chodź, może na nasze podwórko. Kurczę, ale Naki, nie da się, nie mogę nie latać, bo on jest, w ogóle nie ma benzyny, to tylko dlatego, to nie tak, że nie potrafię nim wystartować, nie. Ha, siostra jest słaba, nie umie latać helikopterem. Dobra, chodź, zabijamy stąd, żeby policja nas nie zauważyła tylko. Dobra, ale ty sobie nie myśl, że jestem słaba. Ja ci tutaj jeszcze jakoś udowodnię, dasz mi jeszcze tutaj jakieś zadanie i ja ci pokażę, że jestem lepsza od ciebie. Challenge, zabawa. W challenge, uwaga, teraz tylko cicho, żeby ten policjant na ciebie zobaczył. O, on tam dalej się skrada. Kolejny challenge to szybko zawijamy policyjny wóz i uciekamy stąd. Szybko, siostra. Dobra. Iu. Siostra, uważaj, bo cię zauważy przez ten policjant. Goni cię, siostra, szybko. O nie, dobra, uciekamy szybko. Dobra, ale kolejny challenge. Co ty, siostra, byś chciała zrobić? Jaki challenge byś chciała? Kurczę, widzisz tam jakiś plac budowy? Tam jest? W ogóle słyszałeś, że coś tutaj budowali? Słuchaj, tak, chodź, jedziemy tam teraz, szybko, plac budowy. Dobra, jadę. Mam dla ciebie kolejny challenge, musisz wkraść się na plac budowy, zobacz, tutaj są takie barierki, widać, że nie można wchodzić tutaj, nikt tutaj nie może wchodzić, ale ty to zrobisz, siostra, dawaj, ty jesteś odważna. Kurczę, rzeczywiście, no nie wiem, ale tam jest ogrodzone, to są w ogóle jakieś dziwne bloki. To jest ogrodzone, bo tam chyba nie wolno wchodzić, no ale... No dobra, o, jak ty weszłeś, to ja też wejdę. Dawaj. Ale widzisz, tu w ogóle ten budynek jest rozwalony cały. Ty musiałeś coś stać. Jocie, a jeśli chcecie więcej zabawy wchowanego z moją siostrą, to piszcie w komentarzach i lajki i subskrypcje. Dobra, siostra, tutaj jest jakieś wejście, co to w ogóle jest? Wow. To wygląda jakaś tajna baza. No ale nie wiem, miałam tylko tutaj przyjść, już przyszłam, zrobiłam zadanie zaliczone, tak? Nie, musisz tam wejść, zobacz co tam jest, nie jesteś ciekawa, co tutaj w ogóle jest. Wow, siostra, tutaj... Uważaj, spadniesz! A nie, dobra, to jest podłoga, dobra. O kurczę, ja też myślałem, że spadnę. Jocie, wow!
Myślę, że spadnę. Ja mam lęk wysokości. Boję się, siostra. Co to w ogóle tam jest na dole? No nie wiem, to wygląda jak jakiś tunel do jądra ziemi. Coś tam jest lawa w ogóle. To nie wiem. Nielegalne na pewno. Siostra, wchodzimy tam? Jak w ogóle tutaj wejść? Przecież tutaj... Kurczę, a czekaj, nie możesz tam tak po prostu wejść, bo nie wiem, coś się stanie, tam jest lawa. O, czekaj, to jest skrzynka. Co to jest? Ej, siostra, ja nie wiedziałem, że my tutaj mamy tyle w ogóle rzeczy diamentowych i tego wszystkiego. Po co te redstone torcze są? Ja cię! Schodzimy tam na dół? Ja! No czekaj, bo tutaj jeszcze nie wziąłeś miecza w ogóle. Nie wiemy, co tam spotkamy. W końcu tutaj nic nie widać. Wow. Czy ty widzisz tam to, co ja? Czekaj, gdzie? Gdzie? Nie mogę... Czy ty tam widzisz dinozaura? Nie. Z której strony możliwe to jest? Jest, widzę! Ej! Patrz tam kolejny. Czy to jest jakiś ukryty świat dinozaurów? O co chodzi? Ja cię, siostra, to jest możliwe? Dinozaury żyją? Jak to jest możliwe? Kurczę, tam widzę... I tutaj dokonaliśmy jakiegoś odkrycia niesamowitego, słuchaj. Ej, siostra, my tam musimy zejść na dół, zobaczyć w ogóle, co tam jeszcze kryją się za dziwne stworzenia. Ja cię, dobra, gdzie są jeszcze dinozaury? Dobra, jak tam... Dobra, to czekaj, to może musimy zjeść jakieś te jabłko, w końcu to jest bardzo wysoko, może nam się coś stać, no jak dobra. Tam spadniemy. Jabłko, te takie świecące wzięłaś, takie, nie? No, ja wzięłam niebo świecące, to chyba lepsze, nie? O, dobra, takie to co, siostra? Wydaje. Wow, siostra, spadam! O nie, spadłem! Co się dzieje? Kurczę, nie mogę się wydostać! Kurczę, jak tu głośno! Ej, słuchaj, dinozaur mnie atakuje, szybko! Siostra, co to się dzieje? Siostra! Wow, to dinozaur chciał mnie zaatakować, ale jak głośno on wydaje dźwięki! Wow, jacie! Siostra, jesteś... Jacie! Ła, lawa! Dobra, wychodź szybko! Jabłko jeszcze jedno! Kurczę! Ojacie, to jest prawdziwy dinozaur. Ja tylko widziałam dinozaurów, nie, w książce. W ogóle palę się, ała. Ale dobrze, to jabłko mnie broni chyba. Ja też widzę w ogóle dinozaury. Co one tu robią? Ej, czekaj, tam widzę jakiegoś czarnego ludka. Zobacz, to jest jakiś... patrzy się na mnie. Może on wie, co tutaj się dzieje. Pójdę się go zapytać. Halo, dzień dobry, proszę pana. O nie, on cię bije. Siostra, on mnie bije. Masz może jeszcze torcze potrzebuję jakoś, bo jakoś tutaj dziwnie to wszystko. Wow, jak to wygląda, co to są w ogóle za dziury w ścianie. Kurczę, ten świat jest naprawdę dziwny. Masz może pochodnie? Kurczę, Kajusz ci daje? Nie wzięłaś? Ja cię, może weź tam poszukaj. Ja tam są jeszcze więcej dinozaurów. Kurczę, to jest naprawdę... Teleportowaliśmy się jakby do innego świata, do innej rzeczywistości. Wow, siostra, może tutaj zagramy w chowanego. Tobie ciągle zabawa w głowie. Ty rozumiesz w ogóle, jaka to jest skala odkrycia, co my tutaj odkryliśmy? Przecież to jest niesamowite, to są dinozaury, a dinozaury wyginęły. To prawda, chodźcie tutaj, przyjdziemy, może coś odkryjemy nowego. W którym kierunku myślisz, że najlepiej iść? Ja myślę, no nie wiem, bo chcesz wracać do domu już? Bo nie wiem, kurczę, zapomniałam wziąć aparatu. Jak powiemy tu Mariolce, to ona nie uwierzy normalnie. No, siostra, rodzice nam, rodzice nam nie uwierzą w to normalnie, że my jesteśmy w takim świecie. W ogóle te bloki są też jakieś dziwne. Wow, ta roślinność jest naprawdę inna. Tam są dinozaury. Ty. Patrz w ogóle, po czym my chodzimy, to jest on diamenty, tylko jakieś takie ciemne. Ty, właśnie. O co chodzi z tym? O co tutaj chodzi? Ty, a ja się boję trochę o nasze życie, siostra, bo tutaj mogą te dinozaury nas zaatakować. Dobra, to ja myślę, że tutaj musimy zagrać w chowanego. Ja już ogólnie tutaj chowam. Dobra, siostra, kryjesz czy nie? Siostra. O nie, siostra. Teraz twoja kolej. Pomóż mi. Gdzie? On mnie tutaj bije. Biegnę do ciebie. O nie, wrzucę cię do lawy, ty upiorne stworzeniu. Tam jest jeszcze inny dinozaur. Wstał? Patrz, w ogóle bardzo znalazłam na ziemi. Tutaj leżą takie niesamowite rzeczy, bo na bogato po prostu. Patrz, tutaj masz kilof diamentowy. Ja nie wiem, patrz. No. Tutaj te bloki są jakieś niesamowite.
Ula. Widziałeś? Jak, co ty zrobiłaś? Weź jeszcze raz to zrób. On... Co się z nimi dzieje? Widzisz, on spada na dół, patrz. To nie wiem... Wow, widziałeś to? Wow, dziwna sytuacja, no. Ej, siostra, słuchaj, ja myślę, że nie powinniśmy chyba tutaj być. To się robi coraz bardziej dziwniejsze to wszystko. Słuchaj, w którym kierunku myślisz, że jest powrót do domu? Ja nie wiem, ale skoro tutaj skoczyliśmy do lawy, to może wyjście będzie w wodzie, wiesz, przeciwieństwa. Tam widzisz tego wielkiego dinozaura? Tak. Uważaj! O nie! Uważaj. Oż ty, golemie! Golemie, zmykaj stąd, chodź siostra, go do lawy szybko wrzucimy! Szybko, ja go pyrknę parę razy, ja go pyrknę z kilofa go pyrknę i jest! I co, cwaniaku, teraz co, wodoodporny? Udało się! Jest, siostra, piąteczka, tak musimy patrz robić. Na to. Co? Widzisz, ile diamentów wypada z tych bloków? Co? To jest możliwe? Kurczę, to jest tyle diamentów, że z jednego bloku wypada naprawdę masę tych diamentów. Kurczę, my jesteśmy bogaci, szybko. Tylko wiesz co, my się nie możemy tutaj zbytnio długo przebywać. Bierz najwięcej diamentów, ile wlezie. Chodź, uciekajmy stąd. Dobra, już mam bardzo dużo diamentów. Ja się boję trochę przejść obok tego dinozaura, ale on jest roślinożerny, prawda? Tak. Jak myślisz? Tak, on jest bardzo roślinożerny, tylko tam poniżej jest jakiś inny dinozaur. Zobacz. Co tutaj ten dinozaur robi? Tam są nawet... On pije wodę? Pije wodę i się kąpie. Wow, o kurczę. Ha, czyścioszek. Patrz, tutaj chyba są jakieś skamieniałości. O kurczę. Siostra, słuchaj. Zaraz tutaj pewnie robotnicy przyjdą. Ci co w ogóle to odkryli. Ci odkrywcy, my jesteśmy teraz odkrywcami. No jakaś nielegalna tutaj fabryka dinozaurów. To tak nie może być. To musimy powiedzieć całemu światu o tym. Słuchaj, musimy teraz szybko powiedz na górę, tak jak mówiłeś. Tutaj, patrz, gdzieś tam jest chyba przejście jakieś, bo skądś ta woda się musi wylewać, prawda? Tak. Gdzieś nas musi to zaprowadzić. Zgadza się. Powiedzmy to całemu światu. Kamery weźmy i ogólnie to będzie... My będziemy normalnie bohaterami tego świata. Będziemy nowymi odkrywcami, wiesz? Dokładnie, będziemy bohaterami. Tak jak powiedziałeś, będziemy bogaci. Jak powiemy, nie powiemy. My to możemy nawet kogoś przyprowadzić, pokazać mu to. A, no właśnie. Zobacz, ile tutaj jest diamentów. Przecież jak wszystkim to powiemy, to oni się rzucą na te diamenty i nic z tego nie pozostanie. No... Piękne miejsce, ale słuchaj, musimy chyba już stąd iść. Tak, musimy to stąd iść. Chodź, biegniemy. Chodź do domku, lećmy, bo już naprawdę to już wszystko przerasta moje granice. Jednak zabawa z tobą jest naprawdę bardzo fajna. A, z tobą też, siostra, fajnie było się pobawić. Ha, ha, ha.